W Polsce jest wiele rzeczy niepewnych, ale są też takie absolutnie i bezsprzecznie pewne. Zima zaskakująca kierowców, polscy codziennikarze akcentujący na pierwszą sylabę, przytech walenorodyczny u polskich aktorów dramatycznych, jak również smog w Krakowie, no i przede wszystkim coroczna, albo przynajmniej cokadencyjna dyskusja na temat najważniejszy w polskiej edukacji, mianowicie listy lektur. Ja już nie zliczę, ile takich dyskusji mam za sobą, nie zliczę, ile razy się na ten temat denerwowałem ostatnim razem. Było to jakieś, wiem, parędziesiąt odcinków wcześniej, dla każdego coś przykrego, kiedy starałem się pokazać, że lista lektur do matury to bzdura i generalnie nie powinniśmy na ten temat dyskutować, ponieważ kanon nie jest listą, kanon jest swego rodzaju narracją, ta narracja jest ideologiczna, polityczna, a w ogóle jest to instrument władzy i dzielenia społeczeństwa i dlatego powinno się zostawić jak najwięcej swobody nauczycielom. Oto i streszczenie tego bardziej filozoficznego odcinka dla każdego coś przykrego o lekturach. Natomiast temat wraca i ponieważ wraca, stwierdziłem, że trzeba zrobić gigantyczny odcinek, w którym postaram się wam zebrać wszystkie kontrargumenty przeciwko jakiejkolwiek liście lektur, poczynając od tego korennego, zgodnie z którym jesteśmy jako jedni z nielicznych w ogóle na mapie krajów świata, gdzie coś takiego jak obowiązkowa lista lektur narzucana przez państwo istnieje i osobliwie są to zwykle kraje byłego Związku Radzieckiego, a skończywszy na bardziej płochych argumentach, jak na przykład to, że, no nie wiem, dobrostan ludzi, którzy w ten sposób się uczą poznawać literaturę i kulturę, jest cokolwiek zagrożony. Natomiast, no oczywiście, kto by się tam przejmował dobrostanem uczniów i studentów? Przecież to jest kompletnie nieistotne. Więc moi drodzy, jak może pamiętacie moje tezy z tamtego odcinka dla każdego coś przykrego, powiedziałem, że charakterystyczną cechą polskich list lektur jest to, że raz się wyrzuca J.P. Tuk, to jest konfucjański mędrzec, nie mylić z Janem Pawłem II, a teraz się włącza Gombrowicza, a potem znowu i znowu J.P. Tuk wlatuje, Gombrowicz wylatuje i wlatuje, wlatuje, wlatuje i powiedziałem równocześnie wszystkim ludziom, którzy twierdzili, że moje ranty przeciwko Oldze Arystokarczuk, wyzywającej ludzi od idiotów, przypomnijmy te piękne czasy, ponieważ Olga Tokarczuk cokolwiek od tamtego momentu zamilkła, że to wszystko jest przesadzone i bez sensu, bo przecież nikt tej pisarki nie zna. No to się to niniejszym, moi drodzy, zmieni, ponieważ wskakuje razem z całą resztą pisarzy na listę lektur, dokładnie tak jak przewidziałem. No i oprócz tego Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi szeroko zakrojone konsultacje, one się zakończyły 19 lutego w zakresie, no oczywiście, tego, co ma zostać włączone do listy lektur, a co ma zostać z niej wyłączone. Nową listę lektur przygotowują eksperci, faktycznie sprawdziłem, doktor habilitowana Magdalena Anna Trysińska wprawdzie jest językoznawczynią, ale to i tak dobrze, ponieważ z tego, co patrzyłem, promowała prace dotyczące socjolektu polskich graczy gier wideo, więc nie jest źle, a dr Kinga Białek oraz dr Wioleta Kota-Kozak odpowiednio zajmują się dydaktyką języka polskiego, czyli faktycznie ekspertkami są. Problem oczywiście polega na tym, że roztoczyła się gigantyczna dyskusja dotycząca zasadności włączania lub wyłączania kolejnych książek, co do których ludzie są przyzwyczajeni, chociaż kompletnie ich nie znają, na listę, ponieważ dokładnie do tego służy ten zabieg medialny i polityczny, to znaczy, żeby ludzie prowadzili dyskusję na temat tego, na czym się 90% z nich nie zna, ponieważ nie są literaturoznawcami. I po drugie, żeby odciągnąć naszą uwagę od daleko ważniejszych wykreśleń z listy, które się tam znalazły i które możecie sobie wszystkie prześledzić w stosownych dokumentach. Akurat ministerstwo tym razem wypuściło parę ich i one są dość dobrze przygotowane, to znaczy można sobie sprawdzić dokładnie, co wylatuje z podstawy programowej, bez której nie byłoby ani kanonów, ani listy lektur. Oraz można sprawdzić rzeczywiście, jakie rzeczy wpadają, jakie wypadają. Szczerze powiedziawszy, jak patrzę też na te wszystkie listy, zarówno dla szkoły podstawowej, jak i dla szkoły ponadpodstawowej, czyli liceum oraz technikum, to nie widzę przesadnych różnic względem listy, którą wam kiedyś komentowałem w odcinku, mianowicie o, i też postaram się go jak zawsze podlinkować, tym, dlaczego poloniści tępią fantastykę. I tam przedstawiałem wam listę lektur Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, który kończyłem, gdzie przekonałem się, gdzie konkretnie te stereotypy, którymi poloniści żyją, wzrastają i z jakiego powodu w zasadzie te lektury są w ten sposób ograniczone. Więc szczerze powiedziawszy,
po raz kolejny nie chcę się kompletnie tym zajmować, ponieważ jako się rzekło, nie ma to absolutnie żadnego sensu. I wiecie, do czego wyłącznie prowadzi? Prowadzi nie tylko do tego, że dyskutujemy na temat, który kompletnie nie należy bardzo często do zakresu naszej specjalizacji, akurat w moim przypadku należy, ale też staram się od niego stronić, bo naprawdę nie o to chodzi. We współcześnie raczej powinniśmy mapować nasze zainteresowanie niż tworzyć odgórne listy, ale również sprawia, że całkiem sensowni ludzie zaczynają łapać tę przynętę i dyskutować na temat swoich własnych kanonów. I w ten sposób wpadamy w niekończącą się spiralę dyskusji na temat czegoś, co powinno zostać zlikwidowane. I to, żeby nie okazało się znowu, że mam jakiś bias w stosunku do fantastyki, krytycznie patrzę również na takie przypadki, jak chociażby w odniesieniu do orzeczenia czy oświadczenia w Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej, rekomendującej wpisanie na listy lektur, jako się rzekło, fantastyki, więc chyba dobrze. Tylko że problem polega na tym, że w ramach tego proponuje się na Srebrnym Globie Jerzego Żuławskiego, która była powieścią trudną dla mnie, fanatyka fantastyki, okej? I to jest powieść, która się strasznie zestarzała, trąci myszką i naprawdę nie powinno się jej rekomendować do lektury właśnie z tego względu, że nie pokazuje fantastyki naukowej taką, jaką ona jest współcześnie i nie skaluje poziomu trudności powieści czy jakiegokolwiek innego medium do współczesnych zapotrzebowań i zainteresowań ludzi. Oprócz tego jest Solaris Stanisława Lema, czyli najgorsza powieść Stanisława Lema, jaką można komukolwiek rekomendować, z tego względu, że są o wiele ciekawsze, które mogą zainteresować nas tą twórczością, chociażby Niezwyciężony, który naprawdę nie różni się w wysokim stopniu od Starship Troopers, tudzież chociażby znakomita dystopia, Powrót z gwiazd, albo jeżeli ktoś naprawdę chce czegoś filozoficznego i równocześnie satyrycznego, bardzo lemowskiego, to może Kongres Futurologiczny, albo opowieści o pilocie Pirksie. Krótko mówiąc, tych opcji jest multum i naprawdę nie musimy akurat rekomendować filozoficznego, turbofilozoficznego Solaris. I chyba jedyna rzecz, z którą bym się zgodził, to Limes Inferior Janusza Zajdla, choć osobiście zwykle na start polecam Paradyzję, która jest dużo prostsza. I może zaczynacie widzieć, na czym polega cały problem tutaj, to znaczy ludzie bardzo często rekomendują rzeczy, które uważają za wybitne. Tylko jest jeden problem, mianowicie akurat szefostwo Polskiej Fundacji Fantastyki Naukowej może się zna na literaturze, bo tam znajdują się też pisarze, pisarki, zresztą byłem na spotkaniu założycielskim tego gremium, dlatego też wiem, że ta inicjatywa jest słuszna, natomiast zdarza się tak, że w tej dyskusji zabierają głos ludzie, którzy kompletnie nic nie wiedzą na temat literatury i co wtedy? Wtedy na przykład, jak słusznie, a złośliwie punktuje Marcin Zwierzchowski, czyli kulturalny człowiek, na roboczy liście nowych lektur, jako lektura uzupełniająca, proponowany jest Problem trzech ciał Liu Cixina, który jest naprawdę książką przetrudną. To dosyć sucha proza, pisze swoją drogą sam Zwierzchowski, która doceniana jest za warstwę fantastyczno-naukową, a nie walory czysto literackie. Nie dziwi mnie to dokładnie tak samo, jak nie dziwiło mnie, że wydawnictwo literackie, które nie jest bynajmniej kojarzone z fantastyką, jako jedną z nielicznych swoich rzeczy w portfolio, oprócz Dukaja, ma Katarzynę Michalak i jednocześnie Merwina Pika. To jest gigantyczny rozstrzał, jeżeli chodzi o poziom prozy, a jedno i drugie reklamują cały czas jako, klasykę literatury i coś, co by kojarzyło się z renomą wydawnictwa literackiego, więc mogłoby być uznawane za coś wybitnego znów, a tak jako się rzekło, rozstrzał jest tutaj poziomu dość spory. A zatem, problem z listą lektur polega na tym, że ona tworzy następne listy lektur i one pączkują i kumulują i tego jest coraz to więcej. Skutkiem czego ludzie zaczynają dyskutować na temat, na którym się kompletnie nie znają. To jest pierwsza i naczelna rzecz. Drugi problem list lektur polega na tym, że oprócz tych narracji, które sobie one tworzą i sprzyjają temu, że będzie prawicowa lista lektur, lewicowa lista lektur, równocześnie właśnie sprzyjają upolitycznieniu. Niesamowicie łatwo jest sterować odgórnie tym, co będziemy myśleć jako społeczeństwo, jeżeli dobierze się odpowiednie teksty, choć oczywiście wspaniałomyślnie należy założyć, że ktokolwiek je przeczyta, nikt tego czytać nie będzie. I to też jest stały problem, którego nie unikniemy tak długo, jak długo nie będziemy dawać ludziom rzeczy, które są, proste, które są atrakcyjne i które chce się czytać i które faktycznie mogą zainspirować nas do tego, żebyśmy zainteresowali się literaturą, bo chyba o to chodzi.
Problem jednak polega na tym, że nie o to chodzi. Cała dyskusja będzie się toczyła, jak zresztą pięknie podsumowuje ten artykuł, wokół tego, czy strącić z piedestału w pustyni i w puszczy. I będzie od razu awantura, że to przecież wybitna klasyka, ojej, jak można się w ogóle tego pozbywać. I ten mechanizm sprawia, że nie będziemy przestawać dostrzegać problemu, który jest u samego sedna. To znaczy tego, że ktoś właśnie zadekretował, że teraz usuwamy w pustyni i w puszczy. Jakie to może wywołać reakcje? Binarne za każdym razem. Jedni powiedzą, tak, świetnie, wreszcie nie będzie tej ramoty, a drudzy powiedzą, skandal, polska kultura atakowana. Nie, tertium non datur, nie ma trzeciej reakcji. I w ten sposób możemy w nieskończoność toczyć te dyskusje i w nieskończoność uzupełniać listę lektur, aktualizować ją i tak dalej, i tak dalej. Trzeci argument przeciwko listom lektur będzie argumentem czysto historycznym. Otóż nie było tak zawsze, moi drodzy, że były listy lektur, które były narzucane, więc jeżeli ktoś czuje się konserwatystą, ale równocześnie nie ma wiedzy literaturoznawczej i nie może w żaden sposób zweryfikować swoich poglądów, to proszę uprzejmie, służę. To jest świadectwo z... no nie z kongresówki, w której, jak wiadomo, problem z nauczaniem języka polskiego i literatury polskiej był dość spory, ale konkretnie z zaboru galicyjskiego, zaboru austriackiego i z Galicji, gdzie mamy podział na stopnie z pisania, czytania i języka polskiego. A zatem mamy podział na historię literatury, gdzie wykładowo uczono różnych rzeczy związanych z tradycją, kulturą i historią literatury polskiej oraz umiejętności praktyczne, czytanie i pisanie, których nie da się kształcić na ramotkach, nie da się kształcić na archaicznych tekstach z bardzo prostego powodu. One budują barierę językową. Na barierze językowej macie nałożoną barierę poznawczą. I te dwie bariery sprawiają, że część ludzi się po prostu nie przebije. I co robi ta część ludzi? To prowadzi mnie do czwartego argumentu przeciwko lekturom. No jak to co? No przecież wszyscy dobrze wiecie, że 90% osób, które się wypowiadają na tym, że zachować pustyni w puszczy, zachować dziady, zachować X, zachować Y, absolutnie nigdy tego nie przeczytali. A w 90% przypadków nie zrozumieli, gdyby literaturoznawca przeegzaminował, a tak solidnie, ze znajomości najważniejszych i kluczowych rzeczy, nie tam tematu utworu, tylko faktycznie rzeczy, które ten utwór wnosi do polskiej kultury i literatury, nawet poprosił o wskazanie trzech takich aspektów, trzech wartości obywatela. Nikt by nie umiał odpowiedzieć na to pytanie. Wiecie dlaczego? No z bardzo prostego powodu. Mianowicie przecież istnieją od przynajmniej od czasu, kiedy mamy wprowadzone listy lektur, o tym rysie historycznym za momencik, opracowanie z wydawnictwo Greg, zwane przeze mnie wydawnictwem Zgret, jak się uczyłem z tego względu, że polonistka wprost powiedziała w liceum moim rodzicom, którzy byli wtedy wyzwani do szkoły, że Krzysztof może i lubi książki, może i zna się na tym, ale matury to on nie zda, ponieważ nie czyta opracowań, a w tych opracowaniach jest tak wszystko pięknie wyłożone. No przecież zobaczcie, jak tutaj polecane przez egzaminatorów dziady, pewniak na teście. I rzeczywiście, moi drodzy, jak sobie zobaczymy na te dziady i na ten pewniak na teście, aż zgromadziłem dla was specjalnie to, no proszę bardzo, biografia Adama Mickiewicza, wszystko to jak należy, geneza utworu, jaka następująca, w jakich czasach, wszystko bez przypisów. Przypisy to jest szkodliwy przesąd. Nie należy zamieszczać przypisów w podręcznikach i opracowaniach, bo jeszcze nie daj Boże, ludzie by się nie wprost nauczyli, że takie są konieczne. W związku z powyższym uczymy ludzi, żeby pisali właśnie takim językiem. Językiem kaznodziei, który głosi prawdy objawione. Nieważne, o czym będzie mówił. Potem mówimy o czasie i miejscu akcji, bardzo ważne i kluczowe. Nie wyobrażam sobie czytania Mervyn Peake'a, Dukaja, Stevensona, Johna Crowley'a bez znania czasu i miejsca akcji. To jest kluczowa informacja. Musimy z niej przeegzaminować następnie ludzi, bo się jeszcze okaże, że nie czytali. Kartkóweczka z treści lekturki jest konieczna, bo się okaże, że ktoś nie przeczytał. A tak naprawdę okaże się, że ktoś nie przeczytał tego opracowania, ponieważ to właśnie opracowanie, powiedzmy, nie wiem, ma 30 stron, tak? Ile zajmie wam w prócie tych wszystkich bałamutnych bzdurek? No nie wiem, 15 minut, 30 minut, 40 minut, godzinę, dwie godziny?
A ile zajmie przeczytanie Dziadów? No troszeczkę więcej, prawda? Ale na szczęście mamy informację, co są bohaterowie w świecie żywych w drugiej części, w świecie zmarłych. Więc jak polonistka zada pytanie, a jacy bohaterowie są w świecie żywych, a jacy bohaterowie są w świecie umarłych, to wszyscy będą znać odpowiedź na to pytanie. A wiecie, co jest najzabawniejsze? Jedni i drudzy będą korzystali z dokładnie tego samego opracowania. Ileż razy widziałem na biurkach nauczycieli w szkołach, w których miałem praktyki zawodowe, że właśnie leżały sobie opracowania wydawnictwa z GRED. No przecież wszyscy gramy w tę grę, tak? Wszyscy gramy w grę udawania, że jesteśmy rudytami udawania, że cały ten system do czegokolwiek innego służy ponad recytatyw egzaminacyjny prawd objawionych z opracowanka. W związku z powyższym prawda jest taka, że wszyscy sprawdzali już nie znajomość kontekstu kulturowego i wartość historyczną Dziadów Adama Mickiewicza, tylko opracowanko wydawnictwa z GRED. O, ale co jeszcze ludowość, jak o, ludowe poczucie sprawiedliwości, ja już przypominam sobie te tematy lekcji, prawda? Ludowy system etyczno-moralny, jakie trudne terminy, moi drodzy, proszę bardzo. Jeszcze możemy sobie o prostych wieśniakach poczytać, piękny podział społeczny się nam jeszcze między wierszami wkrada tutaj i cytaty, które mogą się przydać, po czym rozpoznacie? Kto przeczytał lekturę, no oczywiście będzie cytował. A zwłaszcza będzie cytował rzeczy, które pamięta sam nauczyciel. A dlaczego akurat te cytaty pamięta nauczyciel? Bo korzysta z tego samego opracowania. I jeszcze lista bohaterów. I popatrzcie, jak nauczycielka spyta, a jak wygląda Józio i Ruzia? O! No to ktoś, kto czytał to sobie pomyśli, kurczę, ja nie pamiętam w ogóle nic, przecież to czytałem, ale nie. Ale ktoś, kto ma opracowanie wydawnictwa z GRED, polecane przez egzaminatorów, pewnie jak na teście, będzie wiedzieć, że stronie 12 tego wydania, proszę bardzo, wygląd, potem kara, powód kary, prośba, przestroga, widmo złego pana też, wiem jaki jest wygląd. Kochałem swoją drogą popatrywać, jak koledzy używali tych opracowań, bo tak używali już ich w latach 90. radośnie, bo wtedy zaczęła być wprowadzana i forsowana ta lista lektor oraz wszystkie podstawy i minima i tak dalej, i tak dalej. I widziałem na przykład coś takiego, jak Hamlet chociażby ma swój monolog słynny, być albo nie być i tak dalej, i tak dalej. No i co pisze wydawnictwo z GRED obok? Hamlet! Filozofuje. No zaiste, ale nie wpadłbym na to, szczerze powiedziawszy, jak nauczycielka by zapytała, co robi Hamlet na początku monologu? No nie wiem, powiedziałem, że bierze czaszkę do rąk, czy zamyśla się cokolwiek. Nie! Hamlet filozofuje! I jak napiszecie Hamlet filozofuje i użycie tego czasownika, no to od razu egzaminator wie, co należy postawić, prawda? Za znajomość lektury i za znajomość ważnego i istotnego motywu filozofa w literaturze. Oprócz tego, rzeczywiście, jeżeli byście zapomnieli o tym czasie i miejscu akcji, który był wcześniej wyłuszczony, tutaj jeszcze macie konkretne numery stroniczek. Piękna sprawa. No i moje ulubione. Wszystkie cechy w ramach charakterystyki postaci. Drugiego najbardziej bezużytecznego gatunku wypowiedzi, którego się uczycie po planie wydarzeń i nigdy później w życiu nie używacie. Więc cechy bohatera romantycznego, werteryzm! Cechy bohatera romantycznego, romantyczna miłość, indywidualizm! Cechy bohatera romantycznego, życie marzeniami! I poszukiwanie boskiej kochanki, i wykład, i o księdzu, i o trzech rodzajach śmierci. Patrzcie, jak wszystko pięknie tymi kategoriami leci. Od razu wiemy, co jest tak naprawdę istotnego w tych lekturkach. I prometeizm. Ja już widzę tę lekcję, temat. Prometeizm w poemacie Adama Mickiewicza. Już widzicie, do czego to zmierza i widzicie, do czego doprowadzono. I nie wczoraj, nie za PiSu, nie za PO, tylko w latach 90. Wtedy powstawało to wydawnictwo, wtedy zaczęły okolportować swoje materiały, wtedy powstały te debilne zadania z czytania ze zrozumieniem, o których powiem w osobnym odcinku dla każdego coś przykrego, ponieważ to jest nowomowa, która została wprowadzona dosłownie w latach 90. Jak poszukacie w Google, czy jest przed 1997 rokiem jedna wzmianka sformułowania czytania ze zrozumieniem, to nie znajdziecie takiego sformułowania i z bardzo prostego powodu, bo zostało wtedy wymyślone, a zostało wymyślone po to, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak poprawna i niepoprawna interpretacja. Bo nie ma. Żaden literaturoznawca nie podpisze się wam pod taką tezą. Ale możecie już powiedzieć,
że jest poprawne lub niepoprawne, czytanie ze zrozumieniem, inaczej rzecz nazwaliśmy, i czytanie ze zrozumieniem bada się w bardzo prosty sposób, to znaczy bierzecie wydawnictwo Grek i sprawdzacie, co należało zrozumieć z dziadów. No właśnie to. Więc jeżeli to zrozumieliście, to rozumiecie utwór, gdzie where problem. Dodam jeszcze, w ramach tego czwartego naszego argumentu, że wprowadzanie opracowań jest podwójnie nikczemne dla ludzi. To znaczy, wy się w ten sposób nie uczycie analizować i interpretować, i jak przechodzicie do innego medium i zaczynacie, nie wiem, analizować sobie anime i mangę, bo zakładacie kanał na YouTubie na ten temat, to zaczynacie streszczać. A to nie o to chodzi. Bo wiecie, streszczenie to są spoilery, ludzie nie chcą słuchać spoilerów. Albo zaczynacie analizować grę wideo i nie wiecie, jak się za to zabrać w zasadzie. I musicie oglądać innych YouTuberów, którzy to kiedyś robili, żeby się zorientować, jak to należy uczynić. Ba, weźmy prostszy przykład. Chcecie komuś coś zarekomendować. Co powiecie? Że to jest bohater walenrodyczny? Czy zawsze będziecie się koncentrować na innych aspektach, tak, tych, których nie wyćwiczyliście w szkole? Następny argument przeciwko tego rodzaju listom jest bardzo prosty. Mianowicie są one cały czas zaskorupiałe i tkwią, jakby były zamarznięte w bursztynie. I problem polega na tym, że jeżeli będziemy mieli taki stan rzeczy dłużej, to my nigdy nie nadgonimy rynku czytelniczego. A wiecie, dlaczego nigdy nie nadgonimy tego rynku? Ponieważ w tym momencie jest tak, że już nie da się kontrolować tego, jak wiele, bardzo wiele książek wychodzi, z uwagi oczywiście na AI. W tym momencie Amazon zablokował możliwość zgłaszania więcej niż 3 książek dziennie, bo tyle było zgłaszanych. Więc jeżeli mamy taki gigantyczny nawał produkcji treści, nie chodzi to tylko o literaturę, musimy polegać na fachowcach, recenzentach, nauczycielach, przewodnikach, którzy będą selekcjonować dla nas rzeczy teraz powstające, czytać je, oglądać, grać w nie i konstruować różnego rodzaju rekomendacje. Nie bez powodu jednocześnie krytykuję kanon, jakim jest lista lektur narzucana przez ministerstwo, a równocześnie klikam w te same filmy co wy, to znaczy 20 najlepszych filmów szpiegowskich, które musisz obejrzeć. Ponieważ to jest lista robiona oddolnie, a nie lista robiona odgórnie. Lista robiona odgórnie jest tak rzadka na świecie, zwłaszcza lista sterowana przez państwo, że w Wikipedii macie hasło compulsory reading, które zawiera sformułowanie Polish lektura szkolna, ponieważ tak bardzo niewiele jest na świecie list lektur, które byłyby robione przez rządy. I swoją drogą jest na to bardzo dużo danych, które nam to potwierdzają, i zgromadziłem dla was je wszystkie w ramach naszego, teraz już będzie 6, pewnie pomyliłem już kolejność 30 razy, argumentu przeciwko listom lektur. Otóż praktycznie nigdzie w cywilizowanym świecie nie są one praktykowane i na szczęście dziennikarze zrobili za mnie tę robotę, bo nie udało mi się nigdzie dotrzeć do żadnego zestawienia naukowego, co mnie bardzo martwi, ale na szczęście jest internet. W Skandynawii, Wielkiej Brytanii czytamy w artykule Katarzyny Gliwińskiej, Niemczech, Holandii, Włoszech, czy w Francji lista lektur obowiązkowych to pojęcie nieznane, lista lektur obowiązkowych definiowana zwłaszcza jako narzucana przez Ministerstwo Edukacji lub przez rząd. Nikogo ono nie dziwi na Węgrzech i w Chorwacji, i podobnie w Polsce, i podobnie w Rosji, i na Białorusi. Nawiasem mówiąc, nie wiem, czy wiedzieliście, że Białoruś jest jedynym krajem oprócz Polski, gdzie wystawia się oceny z zachowania. Cudowne, prawda? Więc to hasło nie dziwi w tych krajach byłego Związku Radzieckiego i krajów orbitalnych. W żadnym razie wszyscy uczniowie czytają tam te same tytuły określone sztywno zachowawczo, naszpikowaną głównie twórczością wieszczów narodowych listą, a książki napisane są językiem współczesnym. Te, no niestety, są uwzględniane w wymiarze marginalnym, co też zupełnie nikogo nie dziwi. Swoboda wyboru książek w szkole zdaje się oczywista wszelako. W całej Europie Zachodniej i Północnej, w Skandynawii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, we Włoszech, Francji, lista lektur obowiązkowych to pojęcie nieznane. I w zasadzie ja tutaj powinienem zakończyć już, ponieważ bardzo często spotykam się z takimi argumentami, że ale Krzysztof, podaj jakiś kraj, gdzie to działa. Dobrze, macie listę krajów. Czy to zmieni cokolwiek, czy to zmieniło w ciągu ostatnich 30 lat cokolwiek, to, że mamy listę takich krajów, że wszyscy o tym wiedzą, nie, nic, absolutnie to nie zmieniło, więc ewidentnie problem musi leżeć głębiej. Tak samo jak inne problemy, no, chociażby to, że jedną ręką będziemy podawać dane PISA, które nam pasują, a drugą ręką będziemy zakopywać te, które nam nie pasują. I dzięki temu na przykład możemy mówić o tym, że spadają coraz bardziej umiejętności czytania ludzi. Fascynujące, przecież sądziłem, że skoro mamy listę lektur przymusowych, która różni się przymusowością na tle krajów Europy Zachodniej, no to chyba powinniśmy coraz lepiej czytać. Coś jest nie tak, a to trzeba znaleźć inny powód, z pewnością smartfony, które jak wiadomo nie występują w krajach Europy Zachodniej.
tam są biedni ludzie, ci, którzy ściubolą sobie na tę starą Nokię z wężem, grawąż, na wszelki wypadek zaznaczę, i ze słownikiem T9 i taką małą, fajną klawiaturką, oni ściubolą na to. Nie to, co w Polsce. Bogactwo, mocarstwo gospodarcze i potęga, gdzie wszyscy mają najnowsze iPhony i Samsungi, S24, czy jakkolwiek się teraz nazywają. No ale w krajach Europy Zachodniej może kiedyś doszlusują do tego poziomu. To jest właśnie jakość tej argumentacji, z którą chodzi mierzyć się ludziom, którzy cokolwiek wiedzą na ten temat, i później ludzie się dziwią, że ja się denerwuję. W niektórych hiszpańskich szkołach uczniowie zachęcani są do tworzenia klasowej biblioteki. Każdy uczeń książkę przenosi, która w ostatnim czasie zrobiła na nim wrażenie. O nie, tylko nie to! Uczeń, który się nie zna, ma przynosić książkę i polecać ją innym? Tak, to może robić przez całe życie, jeżeli zaszczepi się w nim nawyk sięgania po różne dzieła kultury? O nie! To strasznie złe. Należy stworzyć certyfikowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bibliotekę, w której pojawią się wyłącznie prawomyślne utwory. Tak należy to zrobić, nie tak w Hiszpanii. I to z tych tytułów następnie wybierane są te, które cała klasa omawia z nauczycielem. W norweskich szkołach nie tylko nie ma listy lektur, coraz trudniej znaleźć klasę, w której wszyscy uczniowie mieliby zadaną do przeczytania tę samą lekturę. O nie! Indywidualizacja w miejsce kolektywizacji. Co by pomyślał o nas Stalin? To straszne, że odchodzimy w krajach Europy Zachodniej, mam nadzieję, że w Polsce do tego nie dojdzie, od słusznego komunistycznego postulatu kolektywizacji myśli powszechnej, który miał się wyrażać tym, że tworzymy ludzi miernych, biernych, ale wiernych, podług równej miary, jak zbój prokrust, co to jedną głowę z jednej strony odcinał albo wydłużał nogi, jeżeli nie pasowało mu do prokrustowego łoża. Nawiasem mówiąc, to samo robił zbój Madej, jeżeli ktoś woli kontekst słowiański i polski. Musimy stworzyć właśnie tak, rzeczony zbój Madej lub prokrust, taką właśnie równie, nie? Urawniłowka to się po rosyjsku nazywało i służyło temu, żeby tych, którzy są najgorsi, wyciągać za uszy ponad ich umiejętności, ponad ich możliwości i równocześnie ponad ich predyspozycje zawodowe w obszarach innych niż abstrakcyjne, do takiej średniej, a tych, którzy są najlepsi, myślą poza pudełkiem, burżuazyjne, indywidualistyczne, utopijne mrzonki, ich musimy udupić. Żeby ani jeden nie był za nisko, ani drugi nie był za wysoko. Wszyscy byli uśrednieni. O to chodziło. Więc być może na tym polega różnica między kontekstem polskim, rosyjskim, białoruskim, węgierskim, chorwackim, a norweskim czy hiszpańskim. Niektórzy uczniowie sami wybierają książki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Jako nauczycielka muszę nie tylko wziąć pod uwagę atrakcyjność utworu, a tak, bo to wypowiadają się nauczycielki na wypadek, gdyby ktoś powiedział, że to jest zmyślone, tylko także to, czy zainteresują danego ucznia lub uczennicę, i ocenić również, czy jest to książka na odpowiednim poziomie trudności. Dlatego wysoko sobie cenię metodę czytania w mniejszych grupach i zachęcam do nich wszystkich nauczycieli, którzy uważają, że czytanie na lekcji to strata czasu. A tak, czytanie na lekcji. Nie w domu, jako zadanie domowe, które, jak wiadomo, według wybitnych autorytetów zajmujących się edukacją w Polsce, są absolutnie i bezwzględnie konieczne. Szkoda, że te autorytety zajmujące się edukacją tak naprawdę zajmują się głównie edukacją prywatną i zakładają różnego rodzaju fundacje, na których zarabiają na tym, że uczą inaczej niż w polskich szkołach, co nie przeszkadza im bronić zadań domowych i nikt nie widzi w tym sprzeczności. No, ale wracając, to nie chodzi o lekturę zadaną, z której odpytujemy następnie po feriach, z tego względu, że trzeba sprawdzić, no wiadomo, czy ktoś przeczytał opracowanie Grega, tylko tutaj chodzi o sytuację realną, w której czytamy razem wszyscy teraz, tu i teraz, i na przykład równocześnie uczymy się mówienia, czytania i komunikowania, żeby potem nie być Piotrem Pokraśko, który akcentuje wszystkie wyrazy na pierwszą sylabę. Za każdym razem, kiedy cokolwiek mówi w mediach lub prasie audiowizualnej. Albo polskim aktorem, który będzie mówił z przydechem walendrodycznym: Damianie, podaj mi cukier! Damianie, gdzie mój cukier? Ja potem muszę tego słuchać w kinie. Więc fajnie byłoby, gdybyśmy ćwiczyli czytanie, mówienie w taki sposób, żeby nie wychodzić potem na kretyna w mediach lub w teatrze, i równocześnie sprawiać, że ludzie będą nas chętniej słuchali, bo chyba o to chodzi w komunikacji, tak mi się przynajmniej wydaje. Później uczniowie pracują razem nad tekstem, razem przygotowują prezentację, okładkę, plakat, opowiadają klasie o książce. We Francji na listach obszernych rekomendacji na każdym etapie edukacji można znaleźć kilkadziesiąt komiksów. Trwoga! Komiks!
Nie, to nic to, że to jest najstarsze medium, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę jaskinię w Lascaux, którym ludzie się komunikowali, wyjąwszy oczywiście tradycję oralną, i nie chodzi tutaj w tym momencie o polecenie, które miałem autentycznie w podręczniku do języka angielskiego Oral Practice Work in Pairs, tylko chodzi o tradycję ustnego opowiadania historii. Nie, to komiks, moi drodzy, to nie jest najstarszy, to jest jakiś wynalazek amerykański, oczywiście z pop kultury, dla tych kmieci, nie dla ludzi, którzy piszą nie dla idiotów, którzy czytają w pustyni, w puszczy, i wybitne klasyki polskiej literatury, które znakomicie znają z opracowań Grega, bo przecież nigdy tego nie przeczytali, bo inaczej by nie zdali śpiewająco maturki. Kontynuując, we Francji, krótko mówiąc, no co jest tam listy lektur takie ustalane przez nauczycieli oddolnie, tak? To znaczy są jakieś rodzaju rekomendacje, ludzie sobie mogą proponować pewne rzeczy, zresztą to będzie w Wielkiej Brytanii, we Włoszech na znacznie większą skalę i równie ciekawie. W Wielkiej Brytanii chodzi o to, by nauczyć ludzi czytać, zachęcić do czytania i umożliwić czerpanie z niego przyjemności. To już jest tak skandaliczny postulat, że nawet nie znajduje słów krytyki. Wszystkie chwyty i lektury są dozwolone, choć oczywiście pojawiają się listy rekomendacji tworzone przez nauczycieli, bibliotekarzy, organizacje pozarządowe albo wydawnictwa. Podkreślę, wszystkie te grupy, które są całkowicie predestynowane do tego w ramach swoich kompetencji, żeby tego rodzaju sugestie stwarzać. Natomiast absolutnie nie jest, jak zresztą widzieliśmy po przykładach cudownych z naszego Ministerstwa Edukacji Narodowej, do tego predestynowany zespół ekspercki przy ministerstwie, bo mogą być to najwybitniejsi eksperci, ale w dalszym ciągu no, nie wykluczą na przykład tego, że będziemy mieli rozmowę z Katem albo Naukowską, albo Lorda Jima, to jest najnudniejsza opowieść o Josepha Konrada, jaka istnieje w ogóle. I oczywiście ktoś mi może wrzasnąć, Krzysztof, to jest na przykład, i wtedy polecam takiej osobie zapoznanie się z psychologią, a konkretnie z czymś, co się nazywa siłą sugestii. Egzaminatorzy również temu są poddawani, nauczyciele także, zwłaszcza w obliczu tego, że wszystkie te listy są przecież projektowane w jednym celu, żeby następnie odpytać z ludzi na egzaminach państwowych, czy pamiętają wszystkie te tropy i motywy, które oczywiście pamiętają z literatury, a wcale ich nie pamiętają, ale to wcale ich nie pamiętają z wydawnictwa Grek, które, jak tak myślę, zastanawiam się, czy przypadkiem nie jest jakoś, nie wiem, umotywowane w inny sposób tym, żeby współpracować z ministerstwem, może nie wiem, pracują tam pociotki, kuzyni, wszystko jedno. Jest to dla mnie fascynujące, jaki jest poziom synergii między tymi opracowaniami, które są produkowane na wolnym rynku, a tym, co czego żąda Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej. W każdym razie wszyscy się zdają tutaj znakomicie dogadywać, wyłączając oczywiście uczniów, ale jak wiadomo, nie chodzi tutaj tym o uczniów. Uczniowie są przedmiotem, a nie podmiotem kształcenia, wszyscy to wiemy. Czytaliśmy lekcje, fragmenty serii Niefortunnych Zdarzeń. Boże, czegoś, co ja bym polecał wszystkim absolutnie, ale nawiasem mówiąc, jest też zajebisty serial na Netflixie, jeżeli nie znacie. Różnych książek Roalda Dahla, ostatnio Władcy Mógł Goldinga, i to zachęciło mnie do przeczytania tych pozycji w całości, mówi 12-letnia Malwina. Pamiętajcie, 12-letnia, ta, która jest zarażona TikTokiem, uzależniona od Instagrama, nie odrywa się od telefonu komórkowego. Ta sama Malwina. Ale nie, czekajcie, zapomniałem, że telefony komórkowe mają tylko polscy uczniowie. Ci, którzy przy okazji, o czym mówiłem w jednym z shortów i także materiałów, śpią najkrócej w Europie i z pewnością właśnie dlatego, że to jako, oni jako jedyni z całej Europy używają smartfonów i używają nowych technologii. Rówieśnicy z innych krajów, w tym 12-letnia Malwina z Wielkiej Brytanii, nie. Obok Folwarku Zwierzęcego roku 84, obsów Jarskiewilów, można znaleźć także Most do Terabiti, chociażby, czy Autostęp przez Galaktykę. Nawiasem mówiąc, Autostęp przez Galaktykę to już moim zdaniem level za dużo dla 12-latków, ponieważ jest to humor hermetyczny. W Holandii z długiej listy propozycji lektur na danym etapie edukacyjnym można wybrać kilka tytułów. I to uczeń nie wybiera. Do czytania, a później na zaliczenie opowiada o nich w klasie lub tylko nauczycielowi. Holendrzy dziwią się! Biedni Holendrzy, że w Polsce na języku polskim nie omawiamy jedynie rodzimej literatury. W Królestwie Niderlandów czyta się książki w oryginale, anglojęzyczną literaturę na języku angielskim, francuską na języku francuskim, i w tym samym się kształtuje dobre nawyki sięgania po oryginał, a nie tylko bazowania na przekładzie, żeby nie wylądować z taką argumentacją jak jeden polski księżulo, które w moich czasach niestety nie udało mi się znaleźć tego tekstu, ale wybaczcie, jest pyszny przykład, nie mogę go nie przywołać, stwierdził, że rytuał wskrzeszenia Voldemorta jest na stronie 666. Polskiego wydania!
ponieważ oczywiście nie sięgną do oryginału. I to nie kończy się na tym moim anegdotycznym księżulu, ponieważ mogę przywołać przykład bardzo nieanegdotyczny, mianowicie tłumaczenia Henry'ego Jenkinsa Kultury konwergencji na język polski, gdzie pomylono opowiadanie z opowieścią, a że to jest książka na temat teorii narracji transmedialnej, to było to cokolwiek istotne. I byłem jedyną osobą, która zauważyła ten problem w tłumaczeniu, ponieważ wszyscy oczywiście jak te wołki i osiołki kształcone w polskiej szkółce, no bierzemy przekład Filciaka i Bernatowicz i będziemy cytować jeden do jeden. Nie sprawdzimy z oryginałem, bo po co? Mimo że w świetlistwie naukowym to jest pierwsza rzecz, którą robicie, sięgacie do oryginału. Ciekawy jestem, gdzie się tego uczymy. Nie mam bladego pojęcia, gdzie się tego uczymy. W Finlandii obce jest pojęcie lektury obowiązkowej, to możecie się domyślać, bo szkoła fińska raczej słynie z tego, że jeżeli jest czymś, co... Jeżeli w ogóle jest coś, co się różni krańcowo i dwubiegunowo od tego, co jest w Polsce, to jest to Finlandia i fińska szkoła. Korzystanie z podręczników szkolnych nie jest także wymagane. No więc nie będę to pomijał, bo jakby wszyscy mówią, że Finlandia jest najlepsza i wspaniała i że wszyscy o tym mówią, więc dodam tylko na sam koniec, że faktem jest, że w Polsce w ogóle nie ma żadnej współpracy między szkołami, bibliotekami a uniwersytetami, natomiast w Finlandii, w Wielkiej Brytanii, we Francji, jak słyszeliście, mamy do czynienia z synergią tego środowiska literatów, krytyków literackich, bibliotekarzy. Wszyscy ze sobą współpracują po to, żeby te listy jak najlepiej tworzyć. Rekomendacji powtórzę, a nie obowiązkowych lektur. W Niemczech! Moi drodzy, a Niemcy są kojarzeni raczej z ordnungiem, porządkiem. No nie, zachęca się znowu dzieciaki do tego, żeby czytały, ale wyboru dokonują uczniowie sami. Mogą czytać na przerwach, w świetlicy, nawet na lekcjach. Co jakiś czas każdy opowiada na forum klasy, co aktualnie czyta. Może też przygotować plakatową prezentację. Pod koniec ludzie nocują w szkole i urządzają sobie noc czytania, podczas której czytają na głos ulubione fragmenty swoich książek, wszystko w formie zabawy. W Niemczech pojawiają się te lektury dopiero na etapie przedegzaminacyjnym, ale i tak nie ma jednego obowiązującego kanonu, bo ministrowie edukacji poszczególnych landów przedstawią jedynie sugestie lekturowe, z których mogą, ale nie muszą korzystać nauczyciele i oczywiście te sugestie lekturowe są różne. No i tutaj przychodzi mi sformułować siódmy kontrargument przeciwko listom lektur, to znaczy to, że lista lektur musi być uniwersalna. Peszemek z Nowej Soli ma mieć te same szanse edukacyjne, co Karolina z Białegostoku oraz Angelika z Warszawy. Wszyscy oni muszą mieć jednakowe listy lektur, bo jest jeden obowiązujący wszystkich. Jak widać, nie muszą. W Niemczech jest też taki egzamin i nie muszą. I działa. Metoda naukowa w takiej sytuacji polega na następującej procedurze. Aha, działa tu, działa tu, działa tu, działa tu. Dobrze, sprawdzimy, czy u nas też. Zróbmy eksperyment, sprawdźmy, jak sobie będą radzić tego rodzaju szkoły, które coś takiego wdrożą. Niestety takie eksperymenty w Polsce mogą wdrażać głównie szkoły prywatne, a to i tak do pewnego momentu, ponieważ jest ten jeden egzamin, który weryfikuje, jak wiemy już wszyscy, informacje, które możemy znaleźć nie w książkach, lecz w wydawnictwie Grek, które będzie sprawdzać, czy każdy pamięta, jakie były przygotowania do obrzędu dziadów, tak? I co to jest ludowa moralność i umie używać tych wszystkich pojęć, które były w opracowaniach, ponieważ te opracowania czytają nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, egzaminatorzy i niestety część wykładowców akademickich. Uśmiecham się w tym momencie do wszystkich na roku z mojego roku polonistyki, którzy czytali opracowania Grega w ramach przygotowywania się do zawodu polonisty. Ciekawy jestem, ile osób teraz wykonuje ten zawód i dalej korzysta z tych opracowań, czego się nauczyli swoją drogą na tych wspaniałych studiach. Więc w Niemczech nie ma jednego obowiązującego kanonu, krótko mówiąc, ale jeżeli sobie zobaczymy na inne teksty, to w nich na przykład dowiemy się, że dokładnie to, co jest u nas, jest w Rosji. To znaczy mamy listę lektur, którą program narzuca uczniom starszych klas 11-letniej rosyjskiej szkoły średniej i oczywiście dbając o to, żeby te lektury były poprawne politycznie. No i wiecie, jeżeli sobie porównamy to z realiami zachodnimi, no to znowu tutaj macie z kolei opinię nie nauczycieli, tylko uczniów samych, to znaczy w tym przypadku uczniowie we Włoszech wybierały sobie uczennice lektury z określonego zestawu. Cały rok na przykład był poświęcony jednej książce, w tym przypadku Boskiej Komedii Dantego, co nie dziwi, ale zauważcie, że równocześnie buduje takie przeświadczenie, że okej, to jest rzeczywiście wybitny utwór, który ważny jest dla każdego posługującego się językiem włoskim. Czyli powinniśmy byli per analogiam wyselekcjonować jakiś jeden utwór polskojęzyczny, który byłby przełomowy dla rozwoju języka i ważny dla każdego Polaka, po to, żeby go po prostu znał, kojarzył, żeby miał jakiś kontakt z tym tekstem. Ale wiecie, nie na dwóch lekcjach, na których będziecie czytać opracowania z wydawnictwa Zgret, tylko
na lekcjach, które będą właśnie operować takim pogłębionym, rocznym, jak tutaj czytamy, aparatem analitycznym i budować przeświadczenie, że to nie jest coś, czego jesteście w stanie się nauczyć w ciągu dwóch lekcji albo z jednego opracowania, tylko to jest potężna praca, taka jak jest praca literaturoznawcza. Jeżeli robicie analizę jakiegoś utworu, to zajmuje to po prostu miesiące bardzo często, albo długie tygodnie, bo nie jest to proste. Trzeba przeczytać interpretacje wszystkich, którzy napisali je do tej pory, następnie przeczytać tekst samemu. Jeżeli się czegoś nie rozumie, czytać tak długo, aż się zrozumie, następnie rozpracować język, znaleźć różnego rodzaju środki wyrazu, które tam były zastosowane, jeżeli to ma znaczenie dla interpretacji. Wreszcie wymyślić jakiś własny swój pogląd interpretacyjny, zestawić z innymi utworami. To nie jest proste. I to można robić bardzo długo. Oczywiście w odniesieniu do tekstu historycznego. Jeżeli tekst jest nowy, to macie jeszcze trudniejszą sytuację, ponieważ musicie go przedstawić czytelnikowi, który go nie zna, tak, żeby go nie zaspoilować, nie zdradzić fabuły, ale jednocześnie, żeby zanalizować jakiś problem, który się w tym tekście pojawia. Nauka literatury we włoskiej szkole to lekcja więc świadomego wyboru. Nie zapomnę, co powiedziała nauczycielka najmłodszej córki w szkole podstawowej. Przynieście wszyscy jakąś książkę, postawcie na tym regale, potem wybierzcie inną, przeczytajcie i omówcie jak chcecie. W Polsce prawdopodobnie taka propozycja byłaby okrzyknięta mianem anarchia, skandal, wymysły jakieś nowomodne. Na jakiej podstawie? Tylko tyle będę pytał. Na jakiej podstawie to jest takie twierdzenie? Jakie dane? Jakie badania dotyczące polskiej sytuacji? Bo jedyne, które są wszędzie cytowane, pokazują, że umiejętności polskich uczniów, jakkolwiek źle mierzone, o czym mówiłem w tym filmie w rankingu PISA, który nie umie zadawać pytań i myli fakty z opiniami, pyszna sprawa, absolutnie. I uśmiecham się do wszystkich, którzy cytują ten ranking bezrefleksyjnie. No w każdym razie z tych danych, podobno nie mamy innych, wynika, że jest coraz gorzej. Pytam dlaczego. I to już jest pytanie retoryczne. Więc jako się rzekło, na Węgrzech lista lektur obowiązkowych jest zachowawcza. Od 40 lat figuruje na niej te same pozycje. Wracam do wcześniejszego argumentu, że lista lektur konserwuje książki, nie pozwala na ich aktualizację, chyba że oddamy władzę uczniom częściowo decydowania o tym, co chcą czytać. W ten sposób dowiemy się najszybciej o tym, co jest najbardziej interesujące. W Ameryce, ciekawa sprawa, rzadko przywołuję Stany Zjednoczone jako przykład do naświadowania, ponieważ króluje tam przeświadczenie, że albo macie do czynienia ze szkołą, która jest kiepska, albo prywatna, co nie jest fajne, biorąc pod uwagę przywileje ekonomiczne i klasowe. Okazuje się, że w wakacje zbierają się bibliotekarze i nauczyciele i decydują o kanonie na następny i kolejny rok, czyli kanon jest aktualizowany co roku. Rezultaty obrad się różnią między stanami, hrabstwami, miejscowościami itd., itd. Pamiętajcie, że to ze Stany Zjednoczone to nie jest jedno państwo, tylko to jest federacja, konglomerat różnych stanów. Wiecie, Stany Zjednoczone. W związku z powyższym nie mamy do czynienia tam z jakąś jedną polityką edukacyjną i one się różnią między stanami. Ale nie są to obowiązkowe pozycje do czytania znowu, tylko sugestie dla nauczycieli. Nauczyciele mogą, ale nie muszą tego uwzględniać, co jest o tyle istotne, że w Stanach Zjednoczonych, podobnie zresztą jak w II Rzeczpospolitej, mieliśmy do czynienia z gigantycznym zróżnicowaniem narodowościowym, etnicznym i tak dalej. No i w Stanach Zjednoczonych ono jest do dziś. W związku z powyższym nauczycielom musi się dawać możliwie dużą swobodę, żeby decydowali o tym, czy na przykład nie będą czytali lektury sławiącej białą supremację w klasie, która jest w 100% czarnoskóra chociażby. Mogłoby bowiem to odnieść skutek przeciwny do zamierzonego. Więc warto jest spojrzeć na to doświadczenie i zastanowić się nad tym, czy my rzeczywiście jesteśmy w Polsce tak homogeniczni. Biorąc pod uwagę to, jak bardzo Polska jest podzielona politycznie, uważam, że nie. Uważam, że właśnie te lektury powinny być dobierane w sposób zróżnicowany w zależności od tego, kto uczęszcza do danej klasy. I najpewniejsze jest to, że za tym by się podpisała zarówno lewica w Polsce, jak i prawica. Ponieważ jedni i drudzy chcą forsować swoje własne lektury i jednym i drugim zależy na innych wartościach. W związku z powyższym i jednych i drugich polska szkoła dyskryminuje. Co jest bardzo zabawne, ponieważ teoretycznie kanon powinien być obiektywny. No i w Niemczech, jako się rzekło, lista lektur pojawia się dopiero w gimnazjum przygotowującym do matury. Czy jest to raczej lista rekomendacji? Znowu, bo po doświadczeniach z nazizmem postanowiono, że rząd federalny nie ma prawa mieszać się do oświaty. Więc programy szkolne i listy lektur układają poszczególne landy. Więc ministerialna lista lektur nawet we Francji jest sugestią, tylko maturzyści mają listę lektur obowiązkowych, Guy de Maupassant, Stendhal, Molière i tak dalej są w ramach wytycznych czytani, natomiast jeżeli chodzi o lektury, które są podsłane młodszym uczniom, no to jest troszeczkę bardziej lajtowo, Władca Much się znowu pojawia, Goldinga czy Daniel Defoe i tak dalej. Natomiast zmierzam do tego, że jeżeli naprawdę potrzebujecie tych dowodów, to jak widać one leżą na ulicy. Nawet nie musicie sięgać do prasy.
w tym przypadku takiej półfachowej, no bo tam jednak wypowiadali się nauczyciele, wypowiadali się uczniowie, więc ten artykuł to nie jest tylko bajanie dziennikarza wyborczej lub dziennikarki wyborczej, tylko to są konkretne świadectwa konkretnych osób. Możecie sobie zajrzeć, moi drodzy, nawet na Reddita. I jest tutaj taki piękny wątek, podlinkuję oczywiście wam wszystko, jak pozostałe źródła. Czy wasz kraj ma coś takiego jak obowiązkową listę lektur szkolnych? I tutaj generalnie macie, zaznaczyłem wam na wszelki wypadek, potwierdzenia wszystkiego tego, o czym sobie powiedzieliśmy i ludzie cały czas mówią, że nie, no w zasadzie nie, a tutaj pojawia się odpowiedź twierdząca, no i co mamy? Węgry. Niespodzianka. Więc przejrzyjcie to sobie, po prostu zobaczcie, co wasi równolatkowie, bardzo możliwe, albo co równolatkowie waszych dzieci, jeżeli ktokolwiek dorosły tego słucha, myślą na temat takiego idei, jak obowiązkowa i narzucana odgórnie lista lektur, bo najwyraźniej jest to koncepcja dla nich kompletnie egzotyczna. A dla nas nie, moi drodzy, ponieważ my się zmagamy z tym, jak można przeczytać w innym artykule, jak widzicie, zasypuję was dzisiaj źródłami, od co najmniej 100 lat. I wypowiedzi, to jest w ramach mojego 8 argumentu przeciwko liście lektur szkolnych, tych samych ludzi, którzy się na tej liście lektur szkolnych znajdują, o paradoksie, są przeciwko lekturom. Gombrowicz, znana sprawa, Gombrowicz się wprost wyśmiewa z kanonu, ale niektórzy nauczyciele są tak głupi, że nie są w stanie zauważyć, że w ferdydurce ciśnie się z kanonu literackiego i z kanonu lektur szkolnych, co mnie niesamowicie i większość uczniów bawi, pisał w dzienniku, któż czytał Mickiewicza z własnej nieprzymuszonej woli, no jak to kto, przecież my dobrze wiemy. Wszyscy, którzy przeczytali opracowanie wydawnictwa Zgret, za czasów Gombrowicza nie było takiej dobroci, a popatrzcie, Gombrowicz by od razu wiedział, że na stronie 54, 5, 67 jest aluzja do stanu Gustawa, który jest duchem. No niestety, Gombrowicz nie miał wiedzy i umiejętności, które definiują krajowe ramy kwalifikacji Unii Europejskiej wdrożone w latach 2000 w Polsce i przez to Gombrowicz nie wiedział. On nie wiedział, dlaczego Mickiewicz jest wybitny, a polski uczeń już wie. Przybyszewski, Wyspiański, Krasiński, byłaż to coś więcej niż literatura narzucona i literatura wmuszona? W kongresówce lekcje polskiego były nieobowiązkowe, służyły bardziej pogłębieniu znajomości języka rosyjskiego, natomiast i dlatego też macie chociażby tutaj zdanie Żeromskiego, który przyznawał się do tego, że czytał pod ławką rzeczy, które były niedozwolone. Czytano rzeczy zabronione ze zdwojoną starannością, uczono się ich namiętnie i z uniesieniem, czego nie byłoby może, gdyby te dzieła były legalnymi, jak pisma Puszkina i Gogola. Jakąż ironią jest to, że obecnie Żeromski, swoją drogą jeden z najwybitniejszych polskich grafomanów, znajduje się na tej samej liście lektur, którą zwalczał, prawda? Haha. Nie, ci ludzie nie dostrzegają aluzji i ironii, ponieważ gdyby dostrzegali, to uczyliby ludzi czytania między wierszami. A patrząc po jakości polskiej debaty publicznej i po tym, jak wyglądają wypowiedzi pokolenia 40+, w mediach społecznościowych, jednego możemy być całkowicie pewni. Jeżeli polska szkoła czegokolwiek uczy, to na pewno nie komunikacji i rozumienia komunikatów, a już zwłaszcza nie czytania między wierszami, rozumienia ironii i odróżniania formy od treści, co jest bardzo zabawne, ponieważ chyba najczęściej pojawiającym się komentarzem pod serią dla każdego coś przykrego jest to, Krzysztof, ja bym się zgadzał, ale ta forma jest nie tak. To powtórzę może. Dla każdego coś przykrego. Może taka podpowiedź. A jeżeli potrzebujesz lekturki, to polecam książkę Sandauera pod tym samym tytułem. Też jest złośliwa. A to krytyk literacki, więc chyba lepiej. Nie wiem. W każdym razie ja się już troszeczkę poddaję, jak słyszę tego rodzaju argumentację, ponieważ widzę problemy nie do nadrobienia już i nie do korekty. I szczerze powiedziawszy, abyście spytali mnie jako literaturoznawcę siedzącego dokładnie w tej dyscyplinie, Krzysztof, co byś zrobił? To szczerze powiedziawszy, nie mam dla was rozwiązania. Bo jedyne rozwiązanie byłoby takie, żeby skruszyć beton, który narasta od 100 lat, a nie do końca wiem, jak to można zrobić. Inna sytuacja, co ciekawe, była w Zaborze Pruskim, gdzie już czytano Schillera i Goethego, ale nie było tam mowy w ogóle o lekturze w języku polskim, no znana sprawa dzieci września, we wrześniu i tak dalej. Inna sytuacja natomiast w Galicji, czyli wiecie, no to samo miejsce, z którego mieliśmy rzeczone świadectwo, które sobie wcześniej przytoliczyliśmy, więc to nie jest przypadek, że tutaj jest to nauczanie w języku polskim, gdzie poznawano zarys dziejów literatury polskiej od Kochanowskiego czy do Sienkiewicza, ale którzy przyświecać miało, jak pisał w 885 Franciszek Pruchnicki, prześledzenie postępu i rozwoju ducha narodowego, o ile on objawia
pojawia się w najważniejszych utworach celniejszych każdego okresu pisarzów. Swoją drogą czekam, aż ktoś poprawi Pruchnickiego i powie, mówi się pisarzy, ponieważ najczęściej ludzie nie znający kompletnie historii swojego języka i nie mający żadnych kompetencji językoznawczych, literaturoznawczych, poprawiają ludzi, którzy te kompetencje mają. Ciekawe dlaczego i skąd w nich bierze się taka predylekcja, czyli skłonność. Zapewne bierze się w nich stąd, że wiele razy widzieli nauczycieli, którzy erudytami nie byli, polihistorami też, ale jednak starali się wywierać takie wrażenie, cokolwiek błędne, ale dzisiaj się bardzo dobrze bawię, przepraszam, ale to jest akurat moja dziedzina i moja działka. Ścierały się później różne koncepcje w latach 30. wychowania literackiego, na przykład w myśli psychologicznej porządek chronologiczny miał zostać zastąpiony układem zagadnień. Kulturoznawcy z kolei mówili, że trzeba się uczyć literatury w odrywaniu od innych dziedzin, ale uczniowie na lekcjach polskiego mieli się zaznajamiać z utworami Chopina w zamian pracami Matejki Grottgera. Swoją drogą to powróciło jakkolwiek w latach 2000, kiedy próbowano tego treści wprowadzać w ramach ścieżek międzyprzedmiotowych. Bo rozumiecie, nauczyciele czy uczniowie nie umieją dokonywać inferencji i odniesień między różnymi pakietami bazy danych, które są w naszych neuronach. Nie, nie. To trzeba w podręczniku rozrysować. Dzięki czemu, jak były pytania, wiecie, formułowane w tradycyjny sposób, dotyczące kanonu właśnie, no wymień twórców epoki baroku. To ponieważ w podręczniku, który się nazywał swoją drogą, to lubię! Nikt go nie lubił. Był obok Jana Chryzostoma Paska, współczesny poeta, który do niego nawiązywał, no to oczywiście ten poeta również został policzony w grono no barokowych, no wiadoma sprawa, no bo był w podręczniku, w zakładce barok. Ale wiecie, kontekst, ścieżki międzyprzedmiotowe, ważna rzecz. Następna wykładnia to z kolei patriotyczno-obywatelska, tu chyba nie muszę niczego tłumaczyć. Kij w mrowisko włożył wtedy pisarz Juliusz Kadenbandrowski, musiałem go czytać swoją drogą na studiach, który sugerował i nic nie pamiętam, że dotychczasowe nauczanie literatury zabija wrażliwość estetyczną uczniów, a ówczesny program i metodę nauczania nazwał kolosalną antypropagandą literatury, więc miał rację. Na podobnym stanowisku stał Tadeusz Bojrzeleński, pisząc, szkoła zbiera z grzędy literatury bukiet najwonniejszych kwiatów i skrapia je asafetydą nudy i przymusu. Poetów winno się czytać ukradkiem, szkoła powinna karać za ich czytanie. Ja powiedziałbym, że w dzisiejszych czasach jest znacznie gorzej, to znaczy szkoła zbiera z grzędy literatury ten bukiet najwonniejszych kwiatów, a następnie wypróżnia się na niego i każe nam wdychać to, co jest przedmiotem owegoż wypróżnienia. Nie jest to przyjemne doświadczenie. I nic dziwnego, że Stanisław Lem również się z tego nabijał, mówiąc, że z obowiązkowych lektur czytał to, co mu się po prostu podobało, natomiast wszystkie Szymonowicze i Kasprowicze nie mogły liczyć na jego łaski. Następnie w przedwojennych szkołach czytano praktycznie dopiero w klasie siódmej, czyli ostatnim roku szkoły powszechnej, ponieważ wcześniej czytano wyłącznie wyimki. O nie, straszne! Jak to fragmenty tekstów czytać, a nie całość? Przecież tak się nie da realizować podstawy programowej, którą wymienimy dwa razy z rzędu, żeby wsiąkała jak najwonniejsze asafetydy. Najnowszymi powieściami omawianymi w całości była Lalka, Ogniem i Mieczem i Nad Niemnem, młodej Polski jeszcze nie traktowana jako klasyki, i Gombrowicz pisał znowu, że znudzony wiecznym kadzeniem wieszczowi postanowił dla odmiany dać mu bobu. Początek, o ile pamiętał, brzmiał jak następuje: Juliusz Słowacki, ten złodziej, który okradał Byrona i Szekspira, nic własnego nie potrafił wymyślić. Profesor Ciepliński postawił pałkę, pałka, czyli niedostateczny, i zagroził, że prześle wypracowanie do ministerstwa. W przypadku Gombrowicza, który opisywał, co robili ludzie należący do klubu kawalerów Ostrogi, co było bardzo niezawoalowaną metaforą aktów homoseksualnych, moja wzmianka o tym, że pałka znaczyła co innego, była absolutnie konieczna. Możecie mi uwierzyć, a jeżeli mi nie wierzycie, to przeczytajcie końcówkę Transatlantyka. Na co ja zapytałem, pisze Gombrowicz dalej, tym razem już nie po pałce, że jeżeli wypracowanie ma zostać przesłane do ministerstwa za karę, to dlaczego zmusza się uczniów do hipokryzji? Natomiast no niestety nie wiemy, ponieważ jak wiemy, do dzisiaj się zmusza uczniów do hipokryzji, do udawania, że czytają lektury, natomiast wszyscy dobrze wiemy, że każda osoba, która mówi wam o tym, że listy lektur są ważne, wybitne i konieczne, ona znaje z wydawnictwa Z Gry, nie? No zwłaszcza jeżeli to jest pokolenie 30-40, to już wszyscy praktycznie znają wydawnictwo Z Gry, no już nie mówiąc o wszystkich młodych,
więc wiecie, wchodzimy w taki piękny czas, kiedy możemy za no parę lat już powiedzieć, że 100% nauczycieli zostało wykształconych przez wydawnictwo Zgred, więc ono powinno dostać w tym momencie jakieś laury od Ministerstwa Edukacji za kształcenie obywateli i myślę, że trzeba się za to niezwłocznie zabrać. Koniecznie, bo to nie może być tak, moi drodzy, żeby, zobaczcie, ma taką stronę internetową, starą, zachęcają, żeby kupować w pakiecie taniej. No, oni potrzebują tego, żeby uhonorować ich za wkład w rozwój literatury polskiej, w tym zwłaszcza w rozwój czytelnictwa i z rozwój zainteresowania literaturą. Na samym końcu tego historycznego rysu czytamy, że podczas czasów, no cóż, w czasach, ściślej mówiąc, podczas czasów to byłaby straszna tautologia, perelowskich, no cóż, gomułkowska władza może oprzekła, przystąpiła jednak do nowej ofensywy ideologicznej i wychowywania przez literaturę, a jej rzecznicy za motto przyjęli twierdzenie Tadeusza Kotarbińskiego i trzymajcie się teraz, bo będzie zabawnie, nie uczymy literatury głównie dla wzorców stylu pisarskiego, ani uświadomień w literaturoznawstwie przede wszystkim, ani dlatego, by przyszłość była jakąś kontynuacją przeszłości, lecz głównie dlatego, by uchronić młodych od moralnej degrengolady, by w nich umocnić dobrowolę i dzielność. Dzisiaj nie musimy słuchać takiego patriotycznego aparatczyka, wystarczy, że odpalimy jakiś kanał popularno-naukowy, na przykład takie Naukowe Zero, i dostaniemy dokładnie takie same treści, nic się nie zmieniło, poza tym, że w dalszym ciągu mówią to ludzie, którzy nie parają się aktywnie dydaktyką. Takie wychowanie jednak można było sprowadzić do traktowania literatury jako narzędzia w ideologicznym urabianiu młodzieży. W czasach małej stabilizacji w spisie można było znaleźć współczesne utwory lepszej jakości literackiej niż sztampowe produkcyjniaki, ale wciąż wpisujące się w politykę historyczną partii. Literatura odczytała się bowiem po coś. Nie? Medaliony naukowskie czy Niemców Gruczkowskiego, by pamiętać o germańskim zagrożeniu i walce o pokój, Anielkę Prusa, by ujrzeć obraz upadku ekonomicznego i tak dalej, i tak dalej. Doktor Judym z przywróconych do łask ludzi bezdomnych miał być wzorem pasji, zaangażowania, niepokoju ducha rewolucjonisty. Przyznaję nagrodę w komentarzach dla tych z was, którzy znajdą w wydawnictwie Zgred dokładnie te rzeczy, nie? Znaczy, aż mnie ciekawi, bo niestety nie mam dostępu do wydawnictwa Zgred, nie ma takich rzeczy na moich półkach i trochę się tym chlubię, ponieważ przypomnę, że z uwagi na nieczytanie tego pracy byłem zagrożony z polskiego, i to było bardzo zabawne. Jeszcze musimy sobie zrobić kiedyś odcinek o tym, dlaczego w polskiej edukacji jest słowo zagrożenie na niezdanie i co to o nas mówi jako społeczeństwie. Więc jeżeli znajdziecie w Ludziach Bezdomnych Żeromskiego w opracowaniu z wydawnictwa Zgred wzór pasji, zaangażowania i niepokój ducha rewolucjonisty, to będziemy mieć wszyscy cudowną intelektualną satysfakcję, że nakryliśmy współczesną edukację na powielaniu wzorców komuszych. Ale fajna zabawa będzie, prawda? Po 89. Wprowadzane są minima programowe, wyszydzane przeze mnie podstawy, państwo wyznacza podstawowe ramy nauczania, wokół których szkoła, nauczyciele mogą konstruować własny program i od tego czasu, moi drodzy, batorzymy się po głowach kolejnymi listami lektur. Wchodzi Gierty, wchodzi Czarnek, wchodzi teraz Nowack, każdy będzie proponował swoją własną listę i będziemy się w ten sposób okładać po głowie w nieskończoność. Chyba że zrobimy coś. W związku z powyższym, ponieważ w tej serii nigdy nie mówię tego, co można zrobić w zamian, to zrobimy właśnie to samo, to znaczy jak zawsze w tej serii powiem, co można zrobić w zamian, jaki jest program pozytywny, natomiast muszę to teraz zaznaczać, zauważyłem uważniej, to znaczy odnotowałem, że zwłaszcza starsze osoby słuchające, osobliwie nauczyciele, mają duży problem, jak ja nie powiem wprost czegoś, tylko mówię między wierszami, więc teraz dla was specjalnie, tak samo jak w wydawnictwie Zgred, Krzysztof przechodzi do postulowania zmian programowych, mówiąc poważnym tonem i nie żartując. Teraz nie ma ironii. Nauczyciel poprawnie rozpoznaje brak ironii w materiale vlogowym w serwisie YouTube. Więc teraz będzie bez ironii, będziemy sobie mówić o programie pozytywnym. Okej, tak? To znaczy, to jeżeli mamy to już ustalone, to przejdziemy sobie do tekstu Aleksandry Korczak, która jest swoją drogą też nauczycielką języka polskiego, polonistką, przy okazji badała kanon literacki i proponuje taki kanon, no, pozytywny, nazwijmy to, w swoim tekście Gdy palec wskazuje niebo, tylko głupiec patrzy na palec, i poświęcony ten tekst jest kanonowi lektur na XXI wiek. Jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani twórczością Aleksandry Korczak, swoją drogą doktorki nauk literaturoznawczych, to bardzo też serdecznie polecam jej doktorat, będzie też podlinkowany w opisie. Niestety nie ma on jeszcze formy drukowanej, ale
wyszedł no, w takiej postaci preprintu dostępnego w Centrum Otwartej Nauki i możecie sobie ten preprint radośnie przeczytać. Tutaj zresztą mam dla was jeden cytat, do którego sobie później przejdziemy. To są dziewczęce i kobiece postaci literackie w kanonach lektur szkolnych klas 4-6 po 89 roku w perspektywie gender studies. Więc już w tym momencie paręnaście osób cisnęło dislike'a, ponieważ pojawia się termin, którego nie rozumieją, a przynajmniej rozumieją go tak, w jaki sposób wytłumaczyła to kiedyś posłanka Beata Kempa, która jak wiadomo jest wybitnym autorytetem w zakresie gender studies i wie bardzo dużo na ten temat. To wracając do tekstu o literaturze na XXI wiek. Kanon lektur nie powinien składać się z konkretnych tytułów do omówienia, tylko z celów. I tu w zasadzie powinniśmy postawić kropkę, bo może pamiętacie, że tak wygląda właśnie kanon lektur, czy kanon, nieistniejący kanon, antykanon lektur, zestawienie, nie wiem jak to nazwać lepiej, w Francji, w Wielkiej Brytanii, jak się okazuje w Stanach Zjednoczonych również. Macie po prostu zagadnienia. Uważam osobiście, że na przykład ktoś, kto wychodzi ze szkoły w dzisiejszy świat, powinien wiedzieć, jaka jest różnica między fantasy a baśnią, a izekajem. Czym jest anime? Czym jest manga? Jaka jest różnica między mangą a manchwą? Jaka jest różnica między powieścią graficzną a grą typu Interactive Movie, czy innymi tego rodzaju tytułami, które się mogą pojawić? W ogóle, czym jest gra wideo? Czy gra wideo to dalej jest ten saper i pasjans, którego ktoś pamięta z zamierzchłych lat, czy może teraz to są wirtualne narracje, które wrzucają nas do wirtualnych światów i poruszają tam problemy, o których można byłoby tworzyć sążniste i as a matter of fact tak się dzieje, video eseje na YouTubie, które są czysto interpretacyjne i wiecie o czym mówię, jeżeli kiedykolwiek natrafiliście na kanał Vatividia na temat lore, czyli wiedzy o światach Dark Souls, Elden Ringa i tak dalej. Tam są interpretacje, moi drodzy. Piękne interpretacje. Tworzone przez człowieka, który ewidentnie nie został wykształcony przez polską szkołę. I to jest trochę smutne. Nieliczni zdają sobie sprawę z tego, pisze Ola Korczak, że kanon lektur to nie musi być spis konkretnych utworów do przeczytania i dopiero po 89 roku, jak już czytaliśmy wcześniej, coś takiego powstało. Jeśli nie nauczycielka, i to jest może coś, co powinienem podkreślić teraz z intensywnością, chce proponować współcześniejsze uzupełnienia listy lektur, podsuwać podopiecznym powieść zagraniczną, fantastykę! Widać swoją drogą, że Aleksandra Korczak wychodzi z pracowni badań literatury dziecięcej i młodzieżowej Uniwersytetu Warszawskiego. Pozdro serdeczne dla Weroniki Kosteckiej, Maćka Skowery, Grzegorza Leszczyńskiego i wszystkich, którzy tam pracują, no bo właśnie to jest jedna z takich niewielu enklaw w Polsce, które zajmują się badaniem literatury młodzieżowej i fantastyki i nie udają, tak jak to mój Wydział Polonistyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, że ona nie istnieje. Po prostu tam się to bada i no, później to widać. Albo opowiadanie dotyczące problemów adolescencji można też polecić, chociażby zwracając uwagę na fakt, że dzisiaj tematy chociażby zdrowia psychicznego młodych ludzi są bardzo dla młodych pokoleń istotne i chwała Bogom. I nie dziwota, że literatura Young Adult właśnie takie tematy proponuje, natomiast literatura kanoniczna, klasyczna? Nie. Bo młody człowiek jest tam bardzo często przedstawiany instrumentalnie i traktowany jako właśnie podmiot, który musi zostać nauczony czegoś. Literatura miała kiedyś XVIII wiek uczyć i bawić. Powstawała Ad usum Delphini dla pożytku księcia. Haha. W związku z powyższym chodziło właśnie o to, żeby ten wymiar edukacyjny cały czas był wywierany hierarchicznie. Dzisiaj zupełnie inaczej dowiadujemy się o tym, jak funkcjonuje świat z YouTube'a, z mediów społecznościowych. No właśnie, z kultury współcześnie powstającej. Jedni i drudzy nauczyciele natomiast obawiają się egzaminów, uczniów, samych ich, nie wiem, preferencji literackich, takich, a nie innych, rodziców, którzy naciskają na różne rzeczy. I w związku z powyższym wszyscy wolą niekończące się powtórki testów i uczniowie też są tutaj nie bez winy, no bo każdy będzie chciał repetytorium maturalne przed maturką, która odpytuje nas z tego, co już jak wiele razy sobie powiedzieliśmy, jest w wydawnictwie Greg i nie ma nic absolutnie wspólnego z tym, czego możemy się dowiedzieć, czytając jakąś konkretną książkę. Ba, przeczytawszy opracowanie, będziemy lepiej przygotowani niż przeczytawszy książkę. Nawiasem mówiąc, nie musicie dziękować, dobra rada. W każdym razie uczniowie czują się bezpieczniej, rodzice czują się bezpieczniej i nauczyciele czują się bezpieczniej, robiąc dokładnie to samo, co było zawsze. Uprawiając sztukę konformizmu i udając, że świat się nie zmienił. Po 89 obowiązywało wiele kanonów, niestety model, który obecnie funkcjonuje, zwyciężył.
Chociaż w czasach, które no, teraz już są słusznie minione, mogli nauczyciele wybierać sobie powieści fantasy. Dlatego bardzo często, jak ja na przykład na kanale mówię, że nigdy nie miałem fantastyki na listach lektur w szkole, dużo ludzi na streamach mówi, ale Krzysztof, u mnie były. To właśnie dlatego, że wasi nauczyciele korzystali z tych zapisów i podsuwali wam rzeczy, które kochali. I podsuwali wam rzeczy, które faktycznie były współczesne. I dzięki takim wspaniałym ludziom mogliście się zainteresować literaturą i kulturą. W związku z powyższym cieszcie się, że spotkał was taki zaszczyt i spotkał was taki przywilej, ponieważ absolutnie nie jest to norma, zwłaszcza obecnie. Edukacja literaturoznawcza nie powinna być wkuwaniem na pamięć treści lektury, do czego zmusza obecna forma egzaminów i nie tylko forma egzaminów, zmuszają do tego także opracowania różnych lektur. W tej chwili dzieciaki uczą się o Pana Tadeuszu nie śledząc wpisanych w utwór idei, wbijając sobie na pamięć do głowy wiedzę o świecie przedstawionym, bo tylko to pozwoli mu uniknąć popełnienia błędu kardynalnego. A czym jest błąd kardynalny? No jeżeli pomylicie cokolwiek, co jest w wydawnictwie Grek, to znaczy pomylicie sobie nazwy bohaterów, nazwiska bohaterów, czas, miejsce akcji, nie napiszecie ludowa moralność, tylko ludowa etyka, nie będziecie wiedzieli, kto był w świecie żywych, w świecie umarłych. Błąd kardynalny. Nie czytaliście, nie znacie, nie macie wiedzy i umiejętności, które są wymagane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Skandal. I tak Gloria Victis na przykład argumentuje, polonistka, nie jest o losach Anielki, Marysia i Jagmina, tylko o szacunku do historii, a tego można uczyć chyba na czymś bardziej zrozumiałym i przekonującym dla uczniów niż egzaltowana nowela z 910, napisana przez sfrustrowaną, zrofisyfikowaną młodzieżą orzeszkową, która do patriotycznych retrospekcji współczesnego nastolatka nie, raczej zniechęca. Co więcej, jeżeli ktokolwiek dotrze do tego, co w ogóle znaczy ten utwór, to szczerze podziwiam, myśmy czytali to na studiach i wiele osób nic nie wiedziało, w związku z powyższym czytaliśmy co? No opracowanie oczywiście. Innymi słowy, w edukacji kanon nie powinien składać się z konkretnych tytułów do omówienia, tylko z celów, które są zorganizowane genealogicznie i topicznie, czyli są zorganizowane według gatunków i określonych problemów, które poruszają. W ten sposób możecie sobie na przykład wziąć problem osamotnienia i radzenia sobie z porażką i zrobić esej o Dark Souls. Możecie sobie wziąć problem liniowości. Dlaczego w naszej kulturze mówi się, że jakaś fabuła jest liniowa? To źle, że jest liniowa? Dlaczego linia stała się synonimem czegoś takiego? I o tym jest cała książka, Krótka historia linii, Tima Ingolda, podlinkuję wam w opisie. I możecie do tego podejść od strony, o, chociażby weźmy sobie procedurala, serial kryminalny, który w jednej linii wydarzeń przedstawia nam różnego rodzaju zagadki kryminalne, ale jest też druga linia, która jest taką główną osią fabularną, mającą nas zainteresować. No, na przykład dla takiego Dextera, nie wiem, czy Dexter jest jeszcze oglądalny, będzie mi zagadki kryminalne o morderstwach w każdym odcinku, no, a na głównym planie fabularnym będzie to, czy ludzie wreszcie odkryją, że Dexter nie jest tylko technikiem kryminalnym, tylko jest także mordercą i czy ktoś go w końcu nakryje. I w ten sposób macie dwie linie. Możecie wreszcie zastanowić się nad tym, w jaki sposób w współczesnej literaturze, kulturze podejmuje się problem propagandy. I weźmiecie sobie chociażby jakąś animkę, to może być Ergo Proxy, to może być cokolwiek w zasadzie, co przyjdzie wam w tym momencie do głowy. Możecie wpisać w komentarzach swoje pomysły na każdy temat w zasadzie. I to jest piękne. Ja na to nie wpadnę, ale może ktoś wpadnie. Właśnie na tym polega interpretacja i na tym polega humanistyka. I do tego się powinno ludzi zachęcać. Żebyśmy kreatywnie kombinowali, co nas interesuje w kulturze i co chcemy przekazać innym i jak chcemy innych zarazić. Dlatego właśnie listy, i niech to będzie moim 9. argumentem, są bezsensowne. Potrzebujemy map. My zwiedzamy światy. My postrzegamy naszą rzeczywistość jako właśnie przestrzeń. Co robicie w pierwszej kolejności, jak się gubicie w przestrzeni? Robicie mapę. Nie robicie listy. Robicie mapę, żeby się zorientować, jak należy przejść. Oczywiście możecie sobie potem nanieść rzeczy z tej mapy na jakąś listę, uporządkować miejsca, które chcecie odwiedzić. Jasna sprawa. Natomiast zastanówcie się, o ile uboższe byłoby wasze doświadczenie zwiedzania jakiegoś świata. Nieważne, czy to będzie świat rzeczywisty, czy świat w grze wideo, jakbyście mieli listę rzeczy do odhaczenia. Może komuś to odpowiada, ale nie jest to pierwotne poznawcze doświadczenie i prawdopodobnie jeśli komuś to odpowiada, to jest dlatego, że ktoś nas przyzwyczaił do myślenia liniowego i macie tutaj kolejny przykład tego, w jaki sposób liniowość funkcjonuje w naszej kulturze. Więc kanon problemów, a nie tytułów ma kształcić świadomych i krytycznych odbiorców, którzy będą w stanie poruszać się właśnie w naszej współczesnej kulturze i będą w stanie również kontrolować to, jeżeli się dorobią potomstwa, co młodzi ludzie będą następnie czytać, jak będą poznawać literaturę. Czy myślicie naprawdę, że to się ma zamykać na książkach?
W jaki sposób jesteście przygotowani do tego, żeby zorientować się, jakie gry wideo są dobre, a które nie są dobre? Które są wartościowe, a które są mniej wartościowe? Jak jesteście przygotowani do tego przez szkolnictwo? Nijak. Nie macie żadnej wiedzy na ten temat. Połowa ludzi nie rozróżnia fabuły gry wideo od rozgrywki. Ludzie nie wiedzą, jaka jest różnica między przedstawieniem przemocy w grze wideo, a grą wideo, która zachęca do tego, żeby w przemocy uczestniczyć. Słynny przypadek Grand Theft Auto 5, gdzie nie można było ominąć sceny tortur i gracze protestowali, że gra im odbiera sprawczość, odbiera im decyzyjność i zmusza do uczestnictwa, tak by to był film. Jak to się ma z tezami ludzi, którzy twierdzą, że gry wideo epatują przemocą i do niej zmuszają? No to jest dokładnie na odwrót. I tego rodzaju przykładów będzie tym więcej, im więcej będziemy mieli mediów. Jeżeli nie będzie rozumiane anime, jeżeli nie będzie rozumiana manga, jeżeli nie będą rozumiane komiksy, jeżeli nie będzie rozumiany serial, serial współczesny także, antologie filmowe, jeżeli nie będą znane współczesne teatry, spektakle teatralne czy performatywne, różnego rodzaju eksperymenty, to nie będziemy w stanie w ogóle funkcjonować w społeczeństwie i w kulturze i na pewno nie będziemy w stanie spełniać się później jako rodzice, czy spełniać się również jako, nie wiem, decydenci w partiach politycznych, którzy mają, jak widać, tak żenującą wiedzę, że nie są w stanie nawet skomponować listy rekomendacji z różnych mediów. Na liście lektur, którą przeglądałem specjalnie a conto tego materiału, widnieje gra wideo, nie wiem, czy mi się uda ją znaleźć, bo nie pamiętam, gdzie ona jest, ale prawdopodobnie jest ona w którejś z tych podstaw programowych i lista tych lektur obejmuje także dwie gry wideo. Ewidentnie nie jestem w stanie tego teraz na szybko znaleźć. W każdym razie, This War of Mine i Gra Szyfrów. Czy widzicie wspólny mianownik tych dwóch gier wideo? No oczywiście, że to jest dokładnie to samo, co zawsze. To znaczy ładowanie do głów o powstaniach, wojnie, poświęceniu. Dlaczego to nie może być Frostpunk, tego samego studia 11-bit? Dlaczego to nie może być cokolwiek innego? Dlaczego to nie może być lista? Dlaczego to nie może być Heroes albo Gothic albo Wiedźmin? Dlaczego? Nawiasem mówiąc, Sapkowskiego też nie ma na tych listach. Nie wiem, czy dożyje Andrzeja Sapkowskiego na jakiejkolwiek rekomendacji lekturowej. Ale widzicie, też nie chcę sam łapać się w tę pułapkę. Gdybym ja miał stworzyć listę gier wideo, to ona byłaby moją listą i byłaby bezsensowna. Tak długo, jak długo nie byłaby to lista problemów. I gdybyśmy mieli listę problemów, to ja wskazując na tę listę nie widziałbym This War of Mine, tylko widziałbym cały czas z góry na dół, od wszystkich możliwych tych filmów, które tutaj są i zauważcie, że one też mają bardzo wspólny mianownik, i list lektur, cały czas miałbym wojna, 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 powstanie, wojna, 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 powstanie, podmiotowość, tożsamość, wojna, posttrauma, wojna, 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 powstanie. Cały czas byłoby to samo. I ktoś by zwrócił na to uwagę i powiedział, ej, nie za dużo o tych powstaniach i wojnie? Może zróbmy coś konstruktywnego. Może pokażmy program odbudowy demokratycznej. Może poczytajmy jakieś teksty utopijne właśnie, żeby używać chociażby tego terminu poprawnie. Może poczytamy trochę fantastyki naukowej, która się mierzy z problemem poznania nieznanego i obcych cywilizacji. A przy okazji uczy nas sporo z zakresu astrofizyki. Może dla wytchnienia przeczytamy sobie jakąś dobrą fantazję i zobaczymy, w jaki sposób mit odżywa w naszej kulturze. Jak przenika do opowieści superbohaterskich, w których rezonują bardzo często stare opowieści heroiczne. Wtedy te problemy i tematy organizowałyby nam myślenie o listach lektur lepiej niż licytacja na targowisku próżności. O, kto zna lepsze rzeczy, kto zna wybitniejsze płyty, wybitniejsze gry wideo, wybitniejsze filmy, wybitniejsze spektakle. I będzie to właśnie taka licytacja i prędzej czy później dojdzie do argumentacji pozamerytorycznej, kiedy ludzie zaczną machać swoimi kwalifikacjami i nie będziemy mieli w ogóle żadnej sensownej dyskusji. I to może, moi drodzy, położyć kres wreszcie tej naszej egzaminozie, tak? Temu, żeby nie włączać cały czas tego samego, z czego egzaminowano, tylko dawać na listę lektur nowe rzeczy. I teraz 10. kontrargument mój. No ale gdyby egzaminatorzy i nauczyciele musieli egzaminować z nowych utworów i wszystkiego, Boże, to ty chcesz, zwariowałeś, Krzysztof, anime, gry wideo, co? Kiedy ja mam to zrobić? Odpowiem, że jeżeli uczeń będzie w stanie wymyślić sobie od A do Z przekonująco jakikolwiek utwór, nieważne w jakim medium zrealizowany, i zinterpretować go następnie i zrobić to tak przekonywająco, żeby egzaminatorzy uwierzyli w istnienie tego utworu, to właśnie sprawdziliście, że ten człowiek ma wybitne kwalifikacje i powinien iść na studia.
To jest jedna rzecz, którą sprawdziliście. Wyłoniliście właśnie zdolnego, inteligentnego, kreatywnego człowieka. Czyli zrobiliście precyzyjnie to, czego nie umiecie robić. Precyzyjnie to, co podobno ma teraz babać ranking PISA, uwielbiany przez wszystkich. Czyli kreatywność. Sprawdziliście kreatywność właśnie. Nieważne jest to, jaka jest fabuła utworu, jacy są bohaterowie wydarzeń, nieistotne. Ważny jest problem i ważne są umiejętności komunikacyjne, ponieważ, i tu będzie 11 mój argument przeciwko liście lektur, przedmiot ten nazywa się język polski, a nie historia literatury. Nie teoria literatury, nie poetyka i genologia, tylko język polski. Język polski, który może być w filmie, w teatrze, w anime, w komiksie, w powieści, fantasy, ale równocześnie w poezji, może być też w powieści realistycznej, w literaturze faktu, w performansie ulicznym, w graffiti, wszędzie, w rapie, w hip-hopie, wszędzie. I teraz limitowanie nauczycieli, narzucanie im określonego medium czy określonego gatunku literackiego jest działaniem przeciwskutecznym, ponieważ sprawia, że ludzie po lekcjach języka polskiego, którzy wychodzą przecież nie na uniwersytet, dokształcić się następnie na kulturoznawstwie, że o Boże, istnieją inne gatunki, idą w świat pisać komentarze na temat tego, że pustyni w puszczy musi zostać na liście lektur, bo czytałem pustyni w puszczy, czytałem pustyni w puszczy tak samo jak dziady czytałem z wydawnictwa Grek, gdzie ten biografia i czas i miejsce akcji i te ważne. Tacy ludzie idą. A później do mnie, uczącego na kulturoznawstwie, przychodzą osoby, które znają sposoby analizowania i interpretowania innych mediów z YouTube'a, z internetu, z portali fanowskich, z konwentów, z prelekcji na konwentach, ponieważ nigdzie indziej takich wzorców nie ma. I niech te wszystkie argumenty, które sformułowałem przeciwko liście lektur, patronują może dyskusji, którą teraz mamy, w większym stopniu niż licytacja dotycząca tego, co włączamy na listę i co wyłączamy. I tak, dlatego właśnie nigdy nie formułowałem mojego kanonu, ponieważ to jest głupota. Dlatego właśnie nigdy nie mówiłem, jaka jest lista gier wideo, które są najważniejsze w życiu każdego, bo to jest głupota. I dlatego właśnie nigdy nie formułowałem uniwersalnych instrukcji dotyczących formułowania kanonów, bo jest to głupota, ja nie lubię być głupi. I w związku z powyższym, jedyne co mogę robić, to zawsze zadawać konkretne pytanie, co cię interesuje? Jeżeli uzyskam odpowiedź na pytanie, co kogoś interesuje, w 9 przypadkach na 10 umiem podać film, płytę, spektakl, teatr, cokolwiek, wymieńcie sobie wszystkie media jeszcze raz, bo nie będę tego robił ponownie, co być może rozbuduje jakoś zainteresowania danej osoby. Czyli tak, odpowiedzią jest indywidualne podejście do konkretnego ucznia. I zanim ktokolwiek mi znowu powie bzdurę, że to jest niemożliwe, wróćcie sobie do początku materiału, gdzie wymienialiśmy wszystkie kraje i strategie, które tam są wdrażane, tego, jak można w 40-30 osobowych klasach indywidualizować to podejście. No właśnie w ten chociażby, że jakiś człowiek przynosi coś, czym się zainteresował i próbuje tym zainteresować innych. I następnie nauczyciel, wykorzystując swoją wiedzę, którą tam jak widać ma, live, na żywo, bez przygotowania, zaczyna improwizować pod dany temat. Jak widać, tacy nauczyciele, co mieliśmy przykład po tekście Aleksandry Korczak, jak najbardziej w Polsce są, tylko po prostu nie mogą realizować swojej misji z tego względu, że cały czas i notorycznie usiłuje się w nas budować takie przekonanie, że nauczyciel ma po prostu być egzekutorem woli ministerstwa i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Mam nadzieję, nie będę mówił, że mam nadzieję, nie mam nadziei. Nie mam nadziei na to, że w przyszłym roku nie będę musiał wam powiedzieć tego samego. 11 odcinek dla każdego coś przykrego, lektury to bzdury. Spotykamy się po ponad 40 odcinkach dla każdego coś przykrego. Jedyne co mogę zrobić, to rozwinąć ten wątek i zrobić na ten temat dłuższy film. A i tak w którymś momencie będzie jakiś komentarz mówiący, że ale to przecież bzdura, ponieważ pustyni w puszczy jest ważne. Szkoda gadać. Do następnego.